Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzisiaj mamy nowego gościa w naszym podcaście. Jest ze mną Patryk Wachowiec, analityk prawny z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witaj, Patryku. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Ostatnio ukazał się raport z 10 propozycjami drobnych zmian w polskim prawie, które mogą pomóc zarówno pod względem gospodarczym, jak i rozszerzają wolności obywatelskie w Polsce. Ten raport powstał jakby wspólnie pod egidą Instytutu Misesa i właśnie Foru. Proste zmiany, wielkie korzyści. Możecie pobrać cały na prostezmiany.info. I dzisiaj chciałbym porozmawiać o trzech właśnie zmianach prawnych zawartych w tym raporcie, które dotyczą wolności obywatelskich. Czy mógłbyś krótko scharakteryzować, jakie zmiany w tym raporcie proponujemy właśnie w tym względzie? Ja oczywiście polecam cały raport wszystkim zainteresowanym, ale tak jak mówiłeś, FOR odpowiadał za ten komponent obywatelski. I staraliśmy się znaleźć takie zagadnienia, które może niekoniecznie są na pierwszych stronach gazet, ale budzą irytację wśród obywateli, ingerują w ich prawa i wolności i czasami bardzo, bardzo mocno ingerują i co do których panuje w różnych środowiskach zgoda, że należałoby coś z tym zrobić w kierunku poszerzenia wolności obywatelskich. I wśród tych zagadnień w raporcie znalazły się trzy, a mianowicie obowiązek informowania obywateli o prowadzonej wobec nich kontroli operacyjnej. Druga sprawa to zmiana przepisów dotyczących legitymowania obywateli przez funkcjonariuszy państwa w kierunku zapewnienia ich prawa do prywatności. A trzecia sprawa to zniesienie przepisów kodeksu karnego przewidujących represje z tytułu korzystania z wolności słowa. Uznaliśmy te trzy zagadnienia za właśnie istotne, wpisujące się mocno w kwestie również gospodarcze, bo tutaj mamy sprawy postępowań wobec przedsiębiorców, czy kontroli wobec przedsiębiorców, więc te sprawy się też mocno zazębiają, ale także tak zwanych zwykłych obywateli, czy tych, którzy korzystają ze swoich wolności, czy w ramach wolności zgromadzeń, wolności zrzeszania się, czy prowadzenia takiej indywidualnej działalności, jak na przykład dziennikarze, czy przedstawiciele organizacji społecznych. Okej, to może spróbujmy o każdym z tych trzech punktów nieco więcej porozmawiać. Pierwszy, który wymieniłeś, to kwestia inwigilacji obywateli przez różnego rodzaju służby. Zdaje się, że w Polsce sporo tych służb może nas inwigilować. Jakby nie chodzi o to, żeby tę możliwość inwigilacji ograniczyć, tylko żebyśmy wiedzieli, że byliśmy inwigilowani, tak? To koniec końców to będzie pewnego rodzaju ograniczenie, ale to ograniczenie będzie tak opakowane w ten właśnie komponent obywatelski, czyli nie kwestionujemy samej zasadności tego, że kontrola operacyjna w pewnych granicznych przypadkach powinna być prowadzona. Mamy kwestie dotyczące bardzo poważnej przestępczości, terroryzmu, działania może obcych służb na terenie państwa, więc tutaj przy jakiejś indywidualnej ocenie taka kontrola mogłaby się okazać zasadna. Nam chodzi o kwestię nadużywania tych instrumentów przewidzianych dla służb specjalnych wobec tak zwanych zwykłych obywateli. I mieliśmy tego w ostatnich latach kilka przykładów. Mówię tutaj o Pegasusie i inwigilacji polityków opozycji czy działaczy organizacji pozarządowych. Mam tu na myśli też zachowania funkcjonariuszy policji, chociażby śledzenie polityków opozycji. Jeżeli takie sprawy ujrzały światło dzienne, to warto sobie zadać pytanie, jakie sprawy nie ujrzały światła dziennego i kto mógł być tą osobą inwigilowaną i z jakiego powodu. W obecnym stanie prawnym jest tak, że gdyby ktoś z nas był osobą, wobec której prowadzono kontrolę operacyjną, kontrola operacyjna by się zakończyła bez
bez jakby dalszych czynności, czyli nie znaleziono materiału, że ktoś popełnił przestępstwo albo zamierza popełnić przestępstwo i tutaj należałoby już zacząć prowadzić postępowanie karne, to taka osoba nigdy nie jest w stanie się dowiedzieć, że taka kontrola była wobec niej prowadzona. Naszym zdaniem w sytuacji, w której państwo ingeruje w naszą prywatność, bo to jest bardzo głęboka ingerencja w prywatność, a jednocześnie z tym pozyskanym materiałem właściwie nic nie robi, on okazał się nieprzydatny, oczywiście podlega zniszczeniu i tak dalej, on okazał się nieprzydatny, to jednak obywatel powinien mieć prawo wiedzieć, że taka ingerencja w jego prywatność miała miejsce. I co daje nadzieję na to, że taka zmiana może wejść w życie, to to, że inne organizacje pozarządowe, od prawa do lewa, organizacje zawodowe, też samorząd radców prawnych chociażby, mają bardzo zbliżone postulaty, żeby to prawo do informowania obywateli jednak obowiązywało i myślę, że tutaj ten konsensus mógłby jakoś wpłynąć na to, że poza opisaniem tego w raporcie rzeczywiście takie zmiany w prawie nastąpią. Jeśli dobrze kojarzę, to też zdaje się jakieś problemy prawne z tego tytułu ma Polska, że tych obywateli o tym nie informuje. Tak, trwa postępowanie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, to są skargi też osób, to są skargi działaczy na rzecz praw człowieka tak naprawdę, adwokata Michała Pietrzaka, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, działaczy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, na to, że oni nie mają żadnego instrumentu w polskim prawie, aby się dowiedzieć o tym, czy byli przedmiotem, czy byli osobami inwigilowanymi. I oni nawet pytali, już takim poza jakimkolwiek trybem, wszystkie służby specjalne, czy takie czynności wobec nich miały miejsce, dostawali odpowiedź, że nie można udzielić odpowiedzi w tej sprawie. No więc niestety pozostała im skarga do Trybunału Praw Człowieka. Według mojej najlepszej wiedzy orzeczenia mają zapaść jeszcze w tym roku, ale same orzeczenia stanu prawnego nie zmienią, więc tutaj będzie potrzebna ingerencja ustawodawcy. W podobnej sprawie bułgarskiej już orzeczono, że brak informowania, że jakby cały system prawny nie daje możliwości bycia poinformowanym o inwigilacji, no to taka sytuacja narusza prawo do prywatności, prawo do skutecznego środka prawnego. Nie wyobrażam sobie, by w polskich sprawach mogło być inaczej. Okej. I jakby, jak rozumiem, to co tutaj zostało zaproponowane, to nie jest tak, że obywatel na własny wniosek mógłby się dowiedzieć, tylko że z automatu po zakończonej kontroli jakby i jakimś czasie potrzebnym ewentualnie do przeprowadzenia jakby ukończenia śledztwa, postawienia aktu oskarżenia ewentualnego i tak dalej, że wtedy jakby każdy musiałby się dowiedzieć, że takie środki stosowano. Tak, to obywatel nie powinien samemu próbować dowiadywać się, czy wobec niego była taka kontrola prowadzona, bo to jest po prostu nieproporcjonalne nałożenie obowiązku na daną osobę. Niektóre osoby, takie eksponowane publiczne, właśnie jacyś działacze na rzecz praw człowieka, przedstawiciele opozycji, w zasadzie permanentnie musieliby pytać służby, czy wobec nich była ta kontrola prowadzona. I tak jak wspomniałeś na samym początku, tych służb jest kilkanaście. Więc powstaje taki trochę problem logistyczny. Uważamy, że służby powinny z automatu po pewnym czasie, najlepiej w okolicach 6 miesięcy po zakończeniu kontroli operacyjnej, gdy ona się okazała jakby niepotrzebna dla toku postępowania, powinny informować obywateli o tym, że była ona prowadzona. Taka osoba by miała wtedy dostęp do akt sprawy, wiedziałaby jaka była podstawa tej kontroli, czy jakie zarzuty, czy jakiego rodzaju uprawdopodobnienie było wobec takiej osoby, żeby prowadzić kontrolę operacyjną. Miałaby oczywiście środek prawny w postaci skargi do sądu na niezasadność prowadzenia takiej kontroli, co mogłoby się wiązać na przykład z wypłatą odszkodowania od państwa za tę ingerencję w prywatność. Ale tak jak mówiłem o tych sytuacjach granicznych, mamy kwestię terroryzmu, działania obcych służb na terytorium Polski, jakieś sprawy wysokiej rangi korupcyjne i w tym przypadku uważamy, że takie osoby powinny być również informowane, ale żeby tego toku postępowania nie zakłócić, bo być może ktoś jest
wyobraźmy sobie, mamy na przykład jakiegoś szpiega działającego na terenie Polski i on jest weryfikowany, prawda, przez, nie wiem, kilka miesięcy z różnymi przerwami, że nie wiem, tutaj przebywa w jednym mieście, jest sprawdzany, potem się przenosi w innym mieście i gdzieś tam działa, też jest sprawdzany. Więc uważamy, że w takim przypadku służby powinny zwracać się do sądu o odroczenie tych 6 miesięcy, tego terminu 6-miesięcznego, bo istnieją jakieś bardzo uzasadnione podstawy, żeby jednak tej osoby nie informować o takiej inwigilacji. Myślę, że taki model bardzo dobrze godzi kwestie ochrony prywatności z jednej strony, a z drugiej strony takiego skutecznego zwalczania tej najcięższej przestępczości. Bo w zasadzie tak pewnie obawy, jakie to mogłyby być, to takie, że działania policji czy innych służb byłyby mniej skuteczne, ale to można by chyba argumentować, że przez to właśnie, że będzie świadomość tego konieczności poinformowania, to może jednak będzie skupienie na tych sprawach rzeczywiście poważniejszych, a nie na przykład na szpiegowaniu szefa sztabu kampanii wyborczej opozycyjnej partii. Tak, to prawda. Mechanizm tego rodzaju zapewnia skuteczność działania służb i myślę, że też powinien być w interesie wielu funkcjonariuszy, bo gdzieś czasami da się w mediach wyczytać, jak anonimowo funkcjonariusze służb specjalnych mówią o tym, że są delegowani do czynności, które no, uwłaczają właściwie temu etosowi służby, że muszą właśnie śledzić polityków, muszą śledzić jakichś działaczy, zamiast zajmować się rzeczywiście tą poważną przestępczością. No a z drugiej strony to będzie takie narzędzie, które no, pozwala wyegzekwować trochę odpowiedzialność od tych służb, gdy dochodzi do nadużyć, do przekroczenia prawa, bo dzisiaj jest to niemożliwe, bo właściwie to, co się działo w służbie, zostaje w służbie, trochę parafrazując klasyka i obywatele nie mają żadnej możliwości zakwestionowania, dowiedzenia się, zebrania materiału na temat tego, jak państwo się taką osobą aktywnie interesowało. To przejdźmy może do kolejnego postulatu. Tak? Została nam jeszcze kwestia legitymowania obywateli przez funkcjonariuszy i kwestia wolności słowa, którą wolisz? Może być legitymowanie w takim razie. To znowu chcesz utrudnić życie służbom. Ja myślę, że przejdźmy może trochę na liberalną perspektywę, no bo jakby ten raport jest przesiąknięty duchem liberalizmu, bo o to nam też chodziło, że w parze z takimi praktycznymi rozwiązaniami, żeby jednak gdzieś tę ideę liberalną proponować trochę szerszym odbiorcom. I z legitymowaniem jest ten problem, że przepisy są, procedury są, one są dosyć szczegółowe, ale praktyka ich stosowania bardzo mocno odbiega od tego, co jest zapisane w ustawie czy w szczegółowym rozporządzeniu. I my zastanawialiśmy się nad tym, zresztą tak jak przy każdej z tych propozycji, czy rzeczywiście potrzebna jest ingerencja ustawodawcy, taka twarda ingerencja ustawodawcy, czy jednak można by było dany problem rozwiązać innymi instrumentami. I w przypadku legitymowania mogłyby być to szkolenia, może jakieś ogólne wytyczne komendanta głównego policji, w jaki sposób to legitymowanie miałoby być przeprowadzane, ale doszliśmy do wniosku, że rozbieżności w stosowaniu, w przeprowadzaniu legitymowania wobec obywateli albo tego, czy przeprowadzać legitymowanie, czy zaniechać tego legitymowania są tak duże, że tutaj jednak ustawodawca powinien zaingerować i mamy wiele takich przykładów z ostatnich lat. Część polityków na przykład albo działaczy związanych z większością rządzącą ewidentnie łamała prawo, było na oczach policji, to były przypadki nagrane przez kamery, gdzieś puszczone na żywo w telewizji i to się nie spotykało z żadnego rodzaju interwencją ze strony policji. Nierzadko funkcjonariusze mówili, a dobrze, to my wyślemy pismo do danego pana, że na przykład, nie wiem, przeszedł na czerwonym świetle, jak był politykiem partii rządzącej, a w innym przypadku ta represja, bo nie boję się tego słowa użyć, jest bardzo nieproporcjonalna. Mamy kwestię kontrzgromadzeń, gdzie osoby są zamykane w takich kotłach policyjnych i nie mogą z nich wyjść i
to pod pozorem legitymowania osoba jest de facto zatrzymana, bo nie może się poruszać swobodnie, jej możliwość poruszania jest ograniczona. I to bardzo często przez wiele godzin. I na prośby o możliwość przyspieszenia tego legitymowania policja odpowiada właśnie takimi ogólnikami, że trwają czynności, więc proszę te kilka godzin poczekać, a to przecież jest zwykłe legitymowanie, to nie jest zatrzymanie w jakimś sensie procesowym. Inna kwestia to ostatnia nowelizacja ustawy o obronie ojczyzny, wprowadzająca zakaz fotografowania obiektów nazywanych jako strategiczne. Ten katalog jeszcze nie został zdefiniowany, co jest tym obiektem strategicznym, ale jak wynika chociażby z naszych analiz, do których odsyłam i zapraszam na stronę foru, takim obiektem może być dworzec kolejowy, poczta, most autostradowy, budynki administracji rządowej, nawet Narodowy Bank Centralny może być uznany za taki obiekt strategiczny. I były już, i w tym przypadku dochodzi do naprawdę głębokiej ingerencji także w prawo własności, bo nowa ustawa przewiduje także konfiskatę sprzętu, który był wykorzystany do fotografowania takich obiektów. I mieliśmy już jedną taką sytuację w ostatnich tygodniach. A mianowicie operator jednej z telewizji filmował z bardzo daleka, myślę, że z odległości kilkuset metrów, jeżeli nie kilometra, fabrykę czy obiekty Pern SA. Została zawiadomiona policja i policja zabrała tę profesjonalną taką kamerę, którą używają operatorzy telewizji tylko i wyłącznie z racji tego, że ktoś nagrywał te obiekty. I w tych przypadkach właśnie ta kwestia legitymowania jest bardzo, bardzo inwazyjna, jeżeli chodzi o prawa i wolności człowieka. Policja nie tłumaczy na przykład, jaka jest podstawa faktyczna, taka rzeczywista podstawa faktyczna legitymowania. Nie znają policjanci całej procedury do końca. Tam w obecnych przepisach jest, że na żądanie trzeba okazać legitymację służbową, co policjantom bardzo się nie podoba, jeżeli muszą pokazać swoje jakby uprawnienia do działania w imieniu państwa. Tam jest jeszcze kwestia pouczenia o możliwości złożenia zażalenia na sposób legitymowania. Staramy się to zasugerować, żeby to było zmienione, żeby po pierwsze katalog możliwości, kiedy można legitymować, żeby był z góry określony. Ktoś, nie wiem, został złapany na gorącym uczynku wykroczenia albo przestępstwa, ktoś jest świadkiem tego wykroczenia lub przestępstwa, ktoś mógłby być zasadnie podejrzany o takie popełnienie, może nie został złapany na gorącym uczynku, ale był zasadnie podejrzany, a dzisiaj to wygląda tak, że wystarczy, żeby policjant twierdził, że ktoś jest podobny do osoby poszukiwanej, jakiejkolwiek osoby poszukiwanej w Polsce, aby został wylegitymowany i właśnie pod pozorem takiego szukania osoby poszukiwanej bardzo nierzadko się obywateli legitymuje, albo na przykład kwestia tak zwanych rutynowych kontroli drogowych, czyli mamy jakieś akcje typu trzeźwy poranek i kierowcy są po kolei na przykład weryfikowani, czy posiadają uprawnienia, czy ich nie posiadają, chociaż nie ma obiektywnych powodów, by twierdzić, że wszyscy nie posiadają tych uprawnień i powinni być tutaj natychmiast sprawdzeni, więc chcemy to właśnie w ten sposób uregulować. Jeśli chodzi o kontrolę, jeszcze na sam koniec, obecnie prokurator, a następnie sąd kontroluje jedynie sposób przeprowadzenia legitymowania. Czyli czy policjant odpowiednio tam zażądał tego dokumentu, czy oddał ten dokument, prawda, co zapisał, jakich informacji dodatkowych oczekiwał od nas, a nie istnieje żaden środek prawny pozwalający skontrolować zasadność samego legitymowania. Więc naszym zdaniem także kwestia zasadności powinna być tutaj objęta kontrolą sądu, bo to jednak jest ingerencja w prawo do prywatności. To takie mi się nasuwa pytanie, dlaczego te rozwiązania postulowane miałyby się lepiej w praktyce sprawdzić niż to, co już jest teraz, a nie jest przestrzegane. Obecne przepisy zawierają w naszej ocenie wiele niejednoznaczności. Z artykułu 15, który to artykuł ustawy o policji, który to artykuł upoważnia funkcjonariuszy do legitymowania, ustawa przewiduje, że można korzystać wtedy, kiedy policja wykonuje czynności wykrywania, zapobiegania lub przeciwdziałania przestępstwom. To jest katalog bardzo pojemny, bo funkcjonariusz może twierdzić i sądy to też uznają, że dany funkcjonariusz wykrywa przestępstwa,
zakłócenia porządku publicznego, co jest takim najbardziej pojemnym wykroczeniem, jakie można sobie wyobrazić. Więc generalnie on ma możliwość legitymowania wszystkich w każdej sytuacji, no co raczej nie powinno mieć miejsca. Policjant powinien się dwukrotnie zastanowić nad tym, czy ta ingerencja w prywatność jest naprawdę potrzebna. I też praktyka pokazuje, że jeżeli dana osoba nie popełniła wykroczenia, policjant myśli, że popełniła, okazuje się po jakimś czasie jeszcze przed kontrolą, że dana czynność jest legalna. Tak jak było z tym fotografowaniem jeszcze do niedawna, czyli ktoś filmuje sobie budynek rządowy, co jest absolutnie legalne w Polsce. Policja przeświadczona o tym, że to jest wykroczenie czy przestępstwo, przystępuje do legitymowania danej osoby. Po krótkiej rozmowie z komendantem, z przełożonym, okazuje się jednak, że dana czynność była w pełni legalna, to policja nie odstępuje od legitymowania, mimo że te dane nie są jej do niczego potrzebne już w tej sytuacji, no bo co można więcej zrobić w ramach tych czynności policyjnych? No niestety, więc ta praktyka stosowania była i jest bardzo zła. Filmów, nagrań w serwisach społecznościowych o tym, jak policja źle legitymuje obywateli, jest multum, to tutaj mogę jedynie odesłać słuchaczy. Więc uważamy, że ta regulacja jednak jest w naszym przekonaniu niezbędna, przynajmniej z perspektywy tych wolności obywatelskich. No to podobne pytanie jak przy tym pierwszym, czy to jednak nie ograniczy generalnie skuteczności działań policji? Niekoniecznie, bo w sytuacjach naprawdę poważnego zagrożenia policja przecież nie legitymuje danej osoby na miejscu, tylko dokonuje od razu zatrzymania i ta osoba jest przewożona na komisariat czy do komendy policji, czy wręcz czasami do aresztu. I tam następują z nią odpowiednie czynności, jest legitymowanie, jakieś pobieranie odcisków palców i tak dalej. Więc do sprawdzenia tożsamości prędzej czy później dochodzi. Tutaj rozmawiamy o sytuacjach, które są dla obywateli irytujące, uprzykrzają im życie, których dobrze znająca przepisy policja robić nie powinna i to też by było z korzyścią dla samych funkcjonariuszy, bo nie zajmowaliby się takim właśnie legitymowaniem z błahych powodów albo bez powodów, tylko zajęliby się rzeczywiście szukaniem tej przestępczości, do której szukania zostali oddelegowani. I z drugiej strony można jeszcze powiedzieć, że zmiany, które proponujemy, też pozwalałyby z korzyścią może dla policjantów jakby zaniechać tej praktyki, że policjant musi wyrobić statystykę. Też często się słyszy od funkcjonariuszy, że zbliża się koniec miesiąca czy koniec roku, komendant nam dał jakieś tam limity, że mamy statystykę nałożonych mandatów, legitymowań i różnych innych czynności wyrobić, więc my będziemy wtedy wszystkich legitymować. I są takie przypadki, gdzie na przykład pod koniec roku stoi na drodze mało uczęszczanej, stoi patrol policji i po prostu każdego, który jedzie, na chwilę się zatrzymuje, żeby mu sprawdzić uprawnienia, bo zbliża się konieczność wysłania statystyki do przełożonych i trzeba się po prostu wykazać przed nimi. No to chyba nie o to chodzi w służbie policji. Super, to w takim razie przejdźmy do tego trzeciego postulatu, czyli wykreślenia z kodeksu karnego tych zapisów, które godzą w wolność słowa. To może zacznijmy od tego, jakie to są przepisy, które według nas godzą w tę wolność słowa. No to głównym przepisem będzie artykuł 212 kodeksu karnego, przewidujący karę za znieważenie, zniesławienie danej osoby, ale tam tych przepisów jest oczywiście więcej, bo mamy też takie szczególne typy czynów zabronionych, znieważenie głowy państwa, przedstawiciela obcego państwa, kwestie też represji karnej w przypadku działań dziennikarzy czy publikacji prasowych, więc tych przepisów jest wiele. Skupiamy się przede wszystkim na tym artykule 212, który jest bardzo szeroko wykorzystywany i był wykorzystywany w ostatnich latach przede wszystkim wobec, mówimy oczywiście o tych przypadkach takich rażących, które wymagają interwencji, wobec dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, które gdzieś tam na styku polityki również działają, przedstawicieli opozycji parlamentarnej, akademików. Wiele razy spotkaliśmy się z takimi postępowaniami. Tutaj pan profesor Wojciech Sadurski jest takim
jest takim przykładem osoby właściwie represjonowanej z powodu tego, jakie hasła wygłasza na temat Prawa i Sprawiedliwości czy TVP, no bo te dwa podmioty wykorzystują właśnie represję karną, żeby walczyć z wolnością akademicką tak naprawdę. Więc tych przepisów jest kilka i my pokazujemy w tym raporcie, że po pierwsze badania pokazują, że bardziej skuteczna jest w tym przypadku interwencja na gruncie prawa cywilnego, czyli pozew o naruszenie dóbr osobistych, zadośćuczynienie otrzymane z tego tytułu, czy ewentualne przeproszenie danej osoby, a sytuacja, gdy sam fakt obowiązywania przepisów karnych tworzy taki efekt mrożący, no bo mamy sytuację, w której na przykład dziennikarze krytykują partię rządzącą, czy jakiś wielki koncern, ten koncern czy partia mają bardzo duże zasoby, mają też aparat, prawda, prawny, który może się takimi sprawami zajmować. I są przypadki dziennikarzy, którzy właściwie za każdy artykuł otrzymują taki akt oskarżenia z artykułu 212 kodeksu karnego. Otóż pamiętajmy, że to jest przestępstwo ścigane także z oskarżenia prywatnego. Więc tutaj rola prokuratora nie musi być konieczna w tym, więc wystarczy, że ktoś ma pełnomocnika i będzie tymi aktami oskarżenia z 212 właściwie sypał jak z rękawa. Więc unikamy, cel jest taki, żeby uniknąć tego efektu mrożącego z korzyścią dla wolności słowa, wolności akademickiej czy wolności prasy, ale nie wykluczamy oczywiście możliwości, co myślę, że w państwie praworządnym powinno mieć miejsce, odpowiadania za swoje słowa, tylko w tym przypadku powinniśmy stosować jednak instrumenty prawa cywilnego, a nie wysługiwać się trochę taką siłą państwa, która miałaby z tym słowem walczyć. I co ciekawe, to tego typu pomysły nawet pod koniec swojego urzędowania zgłaszał też minister Ziobro, jeśli pamięć mnie nie myli. Tak jest. To na marginesie to jest trochę paradoksalne, bo z jednej strony minister chciał zaostrzenia i to znacznego przepisów przewidujących na także słowne naruszenie wolności kultu religijnego. Mamy tę ustawę w obronie chrześcijan, to był ten flagowy pomysł Solidarnej Polski i tam są kary za słowa, mówmy tak obrazowo, ale z drugiej strony on chciał właśnie wykreślenia tego artykułu 212. Pytanie, na ile to była szczera inicjatywa, no mam nadzieję, że jednak tak, ale poza Solidarną czy Suwerenną Polską, czyli byłym kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, mamy również inne organizacje, które wskazują na konieczność zmiany czy zniesienia tych przepisów. Środowiska dziennikarskie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która zresztą przypomniała standardy międzynarodowe i tutaj ta Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie uznawał w Polsce, że stosowanie artykułu 212 kodeksu karnego jest nieproporcjonalną ingerencją w prawo do prywatności czy w wolność słowa, więc tutaj mamy dobre argumenty. To są środowiska eksperckie również. Mamy bardzo bogate piśmiennictwo na ten temat. Sami politycy bardzo często też byli, już obecnie w większości rządzącej, byli zwolennikami zniesienia tego przepisu. Były rzecznik praw obywatelskich, obecny minister sprawiedliwości wielokrotnie krytycznie wypowiadał się na temat używania represji karnej za słowa. Więc myślę, że front taki zapewnienia tej wolności słowa jest tutaj bardzo szeroki i mam nadzieję, że przynajmniej w tej kadencji parlamentu jakaś inicjatywa dotycząca tego zagadnienia, o którym teraz mówimy, się pojawi. Jak tak myślę o tych wszystkich trzech postulatach, o których rozmawiamy, to taką mam myśl, że one jakby z jednej strony mają oczywiście takie delikatne, powiedzmy pozytywne ekonomiczne aspekty, także nie wiem, będzie mniej spraw w sądach, nie będzie wydawanych pieniędzy na niepotrzebne kontrole operacyjne, czy czas policjantów nie będzie marnowany na jakieś tam głupoty, ale no co chyba jakieś takie ważniejsze, to no jednak zwiększy się jakieś takie poczucie właśnie wolności obywatelskich wśród ludzi w Polsce mieszkających i też jakby, może to dziwnie zabrzmi, powiedzmy anarchisty, ale takie zaufanie do funkcjonariuszy publicznych może wzrosnąć, co jakoś może, powiedzmy,
ograniczyć istniejące obecnie duże podziały w społeczeństwie? Czy myślisz, że za daleko idę? Nie, ja myślę, że twoja diagnoza jest dobra, idzie w dobrym kierunku. Co do kwestii polaryzacji, myślę, że tak, że coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o ograniczenie polaryzacji, bo polaryzacja też często wynika z frustracji i gdy ktoś próbuje korzystać ze swoich praw, ja jestem wielkim fanem oglądania różnego rodzaju manifestacji gdzieś tam na żywo w internecie i gdy widzę, że ktoś próbuje korzystać ze swoich praw, a policja złośliwie czy uporczywie utrudnia takie działania, właśnie legitymując obywateli, sami się wielokrotnie z tym spotkaliśmy, to raczej zniechęca i właśnie rodzi różnego rodzaju frustracje i to powoduje konflikty takie, że właśnie jesteśmy my i są oni, czyli jest władza i z tą władzą, tej władzy sprzyjające osoby i to też ta selektywność taka, pewnego rodzaju dyskryminacja można by było powiedzieć w tym, że jedni są objęci tym rodzajem represji, a innym się odpuszcza. Więc moim zdaniem ten element takiego zasypywania podziałów tutaj jak najbardziej istnieje. Pytanie moim zdaniem, jak do tego podejdą same służby, bo ja mam trochę obawę, że urzędy działają jednak tak, że tam są pewne zastane procedury, jest jakiś taki rodzaj pamięci instytucjonalnej, że coś się, nie wiem, wypełniało się jakiś zeszyt w ogóle niepotrzebnie, ale wypełnia się go od 20 lat, że wpisuje się, nie wiem, jakieś sprawy w tym zeszycie i on tak już zostaje, bo tak po prostu ktoś kiedyś postanowił i niech tak będzie. Więc ja mogę mieć wątpliwości, czy to zadziała od razu, czy funkcjonariusze rzeczywiście przestawią się na taki tryb, jak już mówimy o tym legitymowaniu, że legitymowanie nie jest domyślnym instrumentem, jakby domyślnym powinno być odpuszczenie obywatelowi, a nie wyciąganie tego notatnika policyjnego i spisywanie go. I tutaj pewna zmiana mentalnościowa też musiałaby pójść za tym, no ale to jest właśnie też poza tym, że zmieniamy ustawę, czyli dając jakby ramy i wyznaczając granice tej ingerencji, no w ślad za tym oczywiście powinny pójść szkolenia i uświadamianie funkcjonariuszy na temat tego, co im wolno tak naprawdę, a czego im nie wolno. I myślę, że funkcjonariusze mają obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji, więc tutaj myślę, że byłaby, że w dłuższym okresie to by się poprawiło. Oczywiście nie wyeliminujemy w 100% nadgorliwych funkcjonariuszy. To dotyczy nie tylko policji, ale też sądownictwa, jakichś innych służb miejskich czy centralnych. To pozostaje bez znaczenia. Zawsze się znajdą osoby, tak jak w każdym zawodzie czy w każdej grupie zawodowej, które jakby nie przestrzegają przepisów, które ich obowiązują. No ale gdy ten trend zmienimy z właśnie domyślnej pozycji, że policja to jest siła i ona tej siły wobec obywatela używa, na trend, że policjant ma obywatela wspierać i ma mu nie przeszkadzać w życiu, można powiedzieć szeroko, w tym, co robi ze swoim wolnym czasem, no to myślę, że to będzie bardzo duża korzyść. Czyli przede wszystkim zmiana mentalnościowa, ale do tego jednak trzeba bodźców w postaci zmian prawnych. No, skoro jest tak, że rzeczywiście te podobne postulaty były zgłaszane już też przez różne grupy, to miejmy nadzieję, że jakieś działania legislacyjne w tym kierunku nastąpią i to miejmy nadzieję skuteczne aż do podpisu głowy państwa. Cały raport, przypominam, możecie przeczytać sobie i pobrać na stronie Proste Zmiany Info. Zachęcam także do odwiedzenia strony Forum Obywatelskiego Rozwoju for.org.pl i oczywiście także do strony Instytutu Misesa mises.pl. Subskrybujcie nas także na YouTubie, słuchajcie nas na Spotify'u czy wszelkich innych platformach podcastowych. Dziękuję Ci, Patryku, za rozmowę dzisiaj. Ja również dziękuję. Do usłyszenia.